Siemanko, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj taki troszkę świąteczny odcinek. Dawno mnie nie było, a mam dla was do przekazania trochę informacji. No to więc już was zapraszam do oglądania. Rzecz, którą chcę wam przekazać, to chcę wam zrobić taki fajny konkursik na Instagramie. Mój Instagram będziecie mieli podany w opisie. Wystarczy, jeśli chcecie wygrać, za chwilę przyniosę taką ozdóbkę, to jeśli chcecie ją wygrać, to strzelacie sobie jakąś fotę z czymś związanym z Mikołajkami, może być coś takiego. Może być czapka Mikołaja, możecie się w ogóle przebrać za Mikołaja, coś świątecznego na sobie miejcie i strzelcie sobie jakąś fotę. No i na dole pod postem napiszcie hashtag Artur Blanik, będziecie mieli teraz wklejony tutaj ten napis Artur Blanik, jak macie to napisać. Myślę, że fajny konkursik i myślę, że parę osób tam się zgłosi po tą zdupkę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajna i myślę, że warto. Jest takie pytanie, bo mam pomysł na taki maraton na moim kanale głównym, tutaj na tym, żadnym midbusterowym, żadnym gamingowym, a do gamingowego was zapraszam, bo nagrałem już dwa odcinki z gier i ogólnie fajna zabawa jest, to was mogę też się zapytać, czy byście chcieli taki maraton z piłki nożnej, związany z piłką nożną, czy byście chcieli taki maraton, taki a la midbusterowy, taki wiecie, najładniejsze bramki, coś w tym stylu, coś związanego z piłką nożną, z FIFA, czy chcielibyście taki świąteczny maraton, oczywiście vlogi też będą w tym maratonie, wszystko co tylko będziecie chcieli, tylko napiszcie pod spodem, czy taki maraton chcecie, ja już szykuję filmy, to będzie trwało przez, będę wrzucał po dwa albo trzy filmiki dziennie, zobaczę jak się wyrobię. Przez Wigilię, w pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, tak, i ten maraton będzie trwał 3 dni, no i myślę, że wam się taki maraton spodoba, napiszcie, czy chcielibyście taki maratonik, myślę, że taka fajna sprawa. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, taki troszkę informacyjny, ja wam dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia, możliwe, że w maratonie, a jak nie, to w następnym odcinku, już takim mega świątecznym, bo taki się zapowiada, jeśli nie będziecie chcieli takiego maratonu. Także to byłoby na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i piona!